Cześć tu! Barcelona versus Ronaldo. Versus Ronaldo versus Real Madrid. Czas na rewanż. W pierwszym meczu przegrałem ja, bo miałem chyba słabszą drużynę. Dzisiaj gramy w miarę wyrównanymi drużynami, chociaż zobaczycie, że statystyki lekko na przewagę Realu, ale mniejsza z tym, jestem prawie pewien na 90%, że uda mi się wygrać, chyba że nie mam dnia. Oczywiście jak kibicujecie Olkowi, to co? Komentarz i łapkę w górę, a komentarz pod taką zagadką. Co ma ucho, ale nie ma ciała, w sensie tułowia wszystkiego, tylko ma uszko i głowę. Co ma uszko i głowę, a nie ma tułowia ciała, czyli nóg, rąk, szyi, czy się nie ma? Musicie napisać odpowiedź w komentarzu, to jest jedno słowo, wam podpowiem i ten, kto tak napisze, to daje serduszko. Daje, sam Oluś da serduszko. Mniej gadania, przełączamy się na FIFA, czyli EA Sports FC 24. Włączyło się nagrywanie, więc jesteśmy już w FIFA. Zobaczcie, tak jak mówiłem, 85-85-84 moje statystyki, a Olek 89-86, trochę słabszy w obronie. Może dzięki temu lewym strzelę 5 bramek. Oczywiście, że tutaj pewnie tyle nie strzelę. Ma żalabę. Dobra, mniej gadania, więcej grania, leci. A jeszcze ten synek na koszulkę, jaki chcesz. A to nie, jak gramy u mnie teraz, bo poprzednim razem graliśmy u Olka, w sensie gram na. Nie, ty nie wybierasz, ty musisz dopasować takie, żeby były odpowiednie białe. Ale nie pasuje, będzie się myliło. Jak zwykle się zaczyna. Jak się będzie... Dobra, już nie dyskutuj. W takim razie nie będzie litości. Z 5-0 będzie jak nic. Bo jak zwykle musi się wykucać. Tak to jest z tymi synkami. Kiedyś kochany tatuś i wszystko na tak, a teraz wszystko na nie. No i ty się, no ty już nie cały. Ale tam sram, tam. Dobra. Leci meczek. Przewijamy. Gramy. Gdzie Barcelona mierzy się z królewskimi, Realem Madryt. Starcie tych legendarnych drużyn z pewnością nie przed ekrany. Tak jak mówiłem wcześniej w pierwszym meczu, bo to jest drugi mecz. Widział, to raz obejrzę. Tak. Obie drużyny mają w swoich składach. Oczywiście wygrałem. No właśnie, dlatego fajnie wyszedł. Starań, by pokonać rywali. Szykuje się prawie. Ależ to zrobił i ciągnie. Jezus, za późno. Ekstra. Ależ to wybronił. Ale zasłoniła mi linię, nie wiedziałem, co tam się dzieje. Czemu mamy to muzykę? Coś tutaj się po ustawie, co ty włączyłeś na moim koncie, nie na swoim? Ojej, ale błąd! W bramce Kepa Arrizabalaga, w obronie Antonio Rüdiger wystąpił obok Dawida Alaby. Faul, karny, żółta! Żółta, tak jest! Wjechałeś mi w synu korecami plecy. A, musimy troszkę do... Nie, tak ma. O Jezus Maria, co ja dzisiaj robię? Cóż, trzeba będzie trzymać nerwy na wodzy do samego końca i powstrzymywać się od ostrzejszych wejść. Dobrze. Niezbyt komfortowa sytuacja. Sam byłeś faul. Alex Balde. I jedziemy. Joe Felix. O Jezu, za północą sobie wypuściłem. Ale teraz to skapsałem, za przeproszeniem. Dwie bramki w ostatnim meczu mówią same. No chodź tu lewy. Dlaczego? Ja tu nie. Nie. Coraz groźniej. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Franki. Dobrze, dobrze. I... Ależ czemu nie do przodu? Spalony? Panie Janie, to nie powinno być tak. Coś mi dzisiaj słabo idzie. Chyba dobrze. Nie, właśnie niedobrze, bo ja muszę to wygrać. Jak wygram, to będzie decydujący mecz, rewa. Żoby. I ja z Rusicku, to ja dzisiaj w obronie odwalam. W sensie z podaniami. Przepnij go! No nie mogę żadnej akcji zrobić. Oj! O! Za późno, nie! Spalony, nie po co podałeś? Ty widziałeś, jak podał? Widziałem, jak podał. Na piękniejsza. Na piękniejsza, ale niestety.
Chouameni. Oj, się tak za bardzo się. Dobra, lecimy. Aj, znowu spalony, jeee, spalony. Kurczę, lewy. Mógłbym pobiec sam, ale lewy pobiegł do środka. I ja cię, jakie gacie. Chouameni. No ja też. Nie no, jestem zawiedziony. Jeszcze im brak na mnie ten strzał. Coś mi pozmieniałeś pewnie. Ale strzał tak lepko to! Akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej nie groźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękach. Pięknie. Ostrożnie budują atak. Aj, faul! Tak, czerwona. Czerwona! Nie ma. O, pani sędzina znowu. Drugim meczem sędzina. Ostrzeżenie. No, dlatego, że kapitanem. To będzie huknięcie. O, myślałem, że gol! Ty! Troszkę za słabo. Myślałem, że szło w okienko, ale ona opadała. Ładny strzał, ale słaby. No, nie, chyba kwadrat. Ja strzelam, przypominam kwadratem. Oj. 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 Joe Felix, dobrze. I tam długa! I kamion Gundogan! Oczywiście, że pamiętam. A potem się skończyło. Jeden. No ale to się tak nie powtórzy, mam nadzieję. Mam pomysł. Przerwie, złamie ci dwa palce, wtedy nie będziesz mógł nacisnąć. Co ty na to? A jakie które? No kciuki. Dobra, lecimy dalej. Żarty żartami i oczywiście złamię mu tylko rękę, żeby tak mu wisiali, żeby nie ugracie. Dobra, leci mi, tatuś jest do przodu. Czy wygrywasz, czy nie? Ja i tak ucham cię. Nie lecz. Tatuś jest! No, przejdź go. Lewandowski na skrzydle. I tutaj patrzcie, co tu się dzieje. Ojej, ale to przechwyciłeś. Myślałem, że mi się uda tu podać. Oj, a co tutaj? No panie sędzio, w takiej sytuacji! Nie no, gdzie? Lewy, ty się skubisz, strzelaj bramę, a nie tam klaszczesz. Mamy nadzieję, że się wam podoba, więc zostawcie łapeczki, jak jeszcze nie zostawiliście. A, jak kibicujecie mi, to suba z dzwoneczkiem. A Wolka, łapeczka do góry z komentarzem. Ja bym u ciebie zmienił Feliksa, bo jest zmęczony. No i jeszcze jest czas, poczekaj, kogo tu mam. Petriego Gaviego mam. O, mam Militao bez kontuzji. A co tutaj Jaru ten? O, bez sensu w ogóle. Alaba bez kontuzji. Czemu ja Araujo mam na ławce? I co tu Gundogan? Dobra, lecim. No co ci? No dawaj, bo to nie ma czasu. No, szybciej. Ale obrońcy są zmęczeni u ciebie. Dobra, gramy? A, zaraz zobacz. Ofensywny plan gry. Dobra, lecimy. Pedri wchodzi. A kto teraz kontuzję ma? Gavi, tak? On zerwał ścięgna. I to jest rzep. Miał pan wymienić a jak ja bym miał wymienić, ile ma kontuzji Barcelona? Bo to ma 3 razy mniej. Jak 3 razy mniej? Nie, no co ty? De Jong. Pedri chyba jeszcze nie wyleczył się. Gavi. Lewandowski się wyleczył. Kto tam? Tam może już się większość wyleczyła. W sumie masz rację, może nadal. O, ty, kółeczka. Ciach, pojechać. O, jeszcze rybę założyłem, nie wiem czy widzieliście. Musicie sobie to cofnąć.
solidny występ. I lecim! Gundogan! Zostaw mnie! Siak bajera. Ojej, za słaby ten strzał! Karny? Sfaulowałeś mnie? Ty ciućmo! Po co mi faulujesz? No bo chciałem ci odebrać. Pokaż, zobaczmy. Ależ mi wszedłeś centralnie w nogi. Uuu, bracie, powinna być czerwona. Uwaga! Czy strzelę? Modlą się tu za Lewandowskiego. Hop. Ten karny może pomóc powiększyć przewagę. Ależ czy stupeczku? Byłeś, wyczułeś, Piona. No co wyczułeś? No co, no? Ja faulowałem, czy ty faulowałeś? I jeszcze raz. Yeah! Come on, eat whatever! Dla Toty! I niestety 0 dla mojego Lusia. Zobacz, jak smutno zostawiacie łapy, chociaż masz jeszcze kupę czasu, możesz to jeszcze zremcować albo wygrać. Oby nie, oczywiście, nie? No. Dobra, i... Ojejku! Ależ to źle zrobiłem! Nie wiedziałem, co zrobiłem. Ujejejej, nie wychodź. Chodź tu. Ej! Teraz usiłuje sobie znaleźć miejsce. Dobrze. To już ostatnie. Ojej! Co ty robisz? Przypomnę, połamałeś mi lewego. Mają piłkę. Areałko wprowadza. Widzę, że ty chcesz na czerwono chyba. Ojejku! Kurka rurka, czemu to nie przeszło? Ależ walczymy. Ależ walczy Olsz w obronie. Trochę za ostro. Spalony. Sędzia odgwizduje teraz spalonego. Uwaga. Ile mamy czasu? O, jeszcze kupę czasu. Przedłużyłeś mecz, nie? Czy wszystko tak samo? Rafinha. Dobrze! Ale Gundogan już jest zmęczony. Czas na zmianę. I... Długa piłka do... Ej! Kto to skakał? To był lewy, chyba był lewy i strzelił. Czyli najprawdopodobniej będzie zwycięzcą, więc będziemy musieli wyjście bramkarzem. Patrz. Pamiętajcie, wyjście bramkarzem trójkątem. Ależ to rozegrał. I Pedri. I o Jezu, przestrzeliłem, po Matko Boska. No nie, no zobacz, ajej. O, już uśmiechnij się. Będzie dobrze. 73. Ros. O nie, tam. O, sami siebie wpadają. Dobrze. Oj, spalony. Czy zdoła trafić? Sędzia pokazuje, że był offside. No może i był, ale taki obłos. Oluś, rozmawialiśmy, że się nie obrażamy, prawda? Czy jesteś obrażony na tatę, że wygrywa? No powiedz widzę. No to właśnie. To powiedz coś do widzów teraz. B. Czyli jednak jest nie tyle obrażony, co wkurzony, tak? Dobrze mówię. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. Tak kasuje się akcję przeciwnika. De Jong ma teraz piłkę. Jezu! I kamion Rafinha! A nie rozwalaj joypadów! Wiem, ja też byłem wtedy ściekły, że przegrałem. Ale tak jak powiedziałem, bez litości będzie dzisiaj. Ależ tutaj było ładnie zagrało. Teraz zrobię tak jak Olek. Jak przejmę piłkę, będę grał na czas. Pamiętacie tą historię? Obrońcy muszą zareagować. Gündogan. Ilkay Gündogan. Wymieniają się teraz niespiesznie podaniami. No ale takie ich prawo. Ej. Nie mają motywacji do ataku. Mogą poszanować piłkę i dotrwać do końcowego bliska. Ej! O, teraz świetnie. Ale ładnie to przyjął. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. Wrócisz, już... Ej, no, letni fauluj, taty! Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Dobra, będzie brzydka. Idę tutaj. Uwaga, okazja! Ej! Ale fakt. Frankie.
No i będą teraz jeszcze 2 minuty do liczonego czasu. Mają teraz... Gdzie do tego podajesz? Albo w sobie dobrze. Jest za linią obrony, uwaga! Nie do wiary! Kamion! Wiem, że będzie 5. Ile zostało czasu? Czy zdążę? 4-0. Dziękuję za mecz. No, Olek. Ja przegrałem, przybiłem swoją piątkę. Olusiu. Oluś. No widzicie, niestety syn się na mnie obraził, ale się nie obraził, bo jest zły. No przepraszam, że wygrałem z tobą 4-0. Ale musiałem się odegrać. Następnym razem będzie lepiej, ok?